Sieć daje nam ogromne możliwości. Możemy porozumieć się z ludźmi znajdującymi się na drugiej stronie globu. Możemy zupełnie za darmo uczyć się nowych umiejętności i zdobywać wiedzę. Możemy w końcu zacząć zarabiać za pomocą internetu pieniądze. W dzisiejszym wideo przyjrzymy się najlepszym możliwym ścieżkom rozwoju każdego, kto chce rozpocząć swoją przygodę z zarabianiem pieniędzy w internecie. Pokażę Wam aż 5 sposobów na zarabianie w internecie sporych pieniędzy. Dodatkowo przygotowałem dla Was pewną niespodziankę, ale o tym w dalszej części tego materiału. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie i już teraz zachęcam Was do pobrania w pełni darmowego e-booka 10 sprytnych pomysłów na zarabianie w internecie, dzięki którym zarobicie minimum 1000 zł. Link, gdzie możecie pobrać e-book, znajdziecie pod tym wideo. Zestawienie warto zacząć od tego, w jaki sposób nie zarabiać w internecie. W sieci znajdziecie masę sposobów na to, w jaki sposób możecie niby to łatwo zacząć zarabiać pieniądze w internecie. Czytanie płatnych e-maili czy też klikanie w linki to najlepsza droga do po pierwsze stwierdzenia, że w internecie zarabiać nie sposób, po drugie do zniechęcenia się do zarabiania w ogóle. Ten sam los czeka na nas na wielu innych ścieżkach i jeżeli nie będziemy posiadać pewnych umiejętności, jak również doświadczenia zdobytego, czy też to na własnych błędach, czy też ucząc się od innych, możemy bardzo łatwo zabłądzić w dżungli zwanej internetem. Oczywiście internet to nie samo zło i oszuści, którzy chcą oskubać nas z naszych pieniędzy. W sieci znajdziemy mnóstwo sposobów na zarobek i w tym materiale przyjrzymy się tym najlepszym i sprawdzonym. W zestawieniu pokażę Wam aż 5 różnego rodzaju dróg, którymi warto podążać i się rozwijać. Wybierzcie te, które podobają Wam się najbardziej. W związku z tym przejdźmy do samego zestawienia. Pierwszym sposobem na zarabianie w internecie jest zdobycie odpowiedniego zawodu. W sieci istnieje masę różnego rodzaju prac, które są wykonywane przez miliony osób. Do samego budowania stron internetowych potrzeba copywriterów piszących teksty zapleczowe, grafików, programistów, a także marketingowców czy też osób obsługujących serwery. Do każdej jednak z tych prac wymagane są pewne umiejętności, które to możemy nabyć za darmo lub poprzez zakup czy to książek czy też kursów lub wreszcie ukończenie odpowiednich studiów. Nabywając nowe umiejętności otwieramy przed sobą nowe ścieżki rozwoju. Podam Wam przykład z własnego podwórka. Kiedyś nie umiałem totalnie montować własnych wideo, czy też budować stron www. Dzięki jednak sukcesywnemu zgłębianiu wiedzy, która mnie interesowała, zdobyłem odpowiednie umiejętności. To samo polecam zrobić Wam. Znajdźcie zawód, który wydaje się dla Was odpowiedni i zacznijcie zdobywać wiedzę na jego temat. Dzięki temu uda Wam się nie tylko zacząć zarabiać w sieci, ale również rozwinąć nowe możliwości. Drugim pomysłem na zarabianie przez internet od zera jest dzielenie się swoją pasją z innymi. Co rusz spotykam niesamowite postacie, które potrafią, dzieląc się tym, co ich fascynuje, zarabiać przy okazji pieniądze w internecie. Żeby nie być gołosłownym, podam Wam kilka przykładów. Pierwszym jest autor kanału Malinowy Nos, którego z tego miejsca serdecznie pozdrawiam, który to dzieląc się swoją pasją do wyrobu domowego wina, zarabia przy tym całkiem ciekawe pieniądze dzięki prowadzeniu kanału na YouTubie, czy też sprzedaży różnego rodzaju towarów w swoim sklepie internetowym. Kolejnym przykładem jest bardzo ciekawa postać, jaką jest Michał Patera z kanału Autostopem na koniec świata, który podróżując po świecie nagrywa swoje przygody i jest wspierany przez setki osób na platformie Patronite. Kolejnym przykładem jest Michał Szafrański, twórca bloga Jak oszczędzać pieniądze, który wydając swój bestseller Finansowy Ninja zarobił przy tym kilka milionów złotych. Internet jest pełen wspaniałych historii, ludzi pełnych pasji, którzy potrafią dzięki wytrwałości i chęci dzielenia się swoimi doświadczeniami z innymi ludźmi osiągnąć bardzo wiele. Jeżeli więc posiadasz pewne zainteresowania, nie wahaj się ani chwili dłużej i wybierz właśnie tą drogę. Trzecim pomysłem na zarabianie w internecie, który jest nieco powiązany z poprzednim, jest tworzenie własnych produktów.
naturalnym jest, że dzielenie się swoją wiedzą z innymi jest czymś dobrym i pożytecznym. Z jednej strony twórca, dzieląc się swoją wiedzą, pomaga innym, z drugiej strony zarabia przy tym pieniądze. Jest więc to obopólna wymiana, dobra dla obydwu stron. Tak się akurat składa, że już w przyszły piątek światło dzienne ujrzy kolejny z moich kursów. Tym razem skupiam się na bardzo ciekawym temacie tworzenia własnych produktów w postaci własnych e-booków. Kurs Wydaj własny e-book jest kompleksowym narzędziem do nie tylko stworzenia własnego e-booka, ale również jego promocji i sprzedaży. Nad kursem spędzimy naprawdę sporo czasu i chciałem, aby ten produkt był wyjątkowy. Już w przyszły piątek tradycyjnie o godzinie 18 zapraszam Was serdecznie na wielkie otwarcie tego kursu. Przygotowałem dla Was konkurs z nagrodami, jak również inne ciekawe wiadomości. W związku z tym zapraszam Was już 9 października na to szczególne wydarzenie. Czwartą drogą, którą warto rozwijać, jeżeli interesuje Was zarabianie w internecie, jest afiliacja. Polega na zarabianiu pieniędzy dzięki polecaniu produktów lub usług swojej rodzinie, znajomym czy też innym osobom. Za każdym razem, kiedy to uda nam się zdobyć klienta dla naszego reklamodawcy, zarabiamy pieniądze. W zależności co promujemy, możemy zarabiać od kilku złotych do nawet kilkuset złotych za polecenie np. konta bankowego czy też kredytu hipotecznego. To, co warto podkreślić w tym miejscu, to fakt, że na programach partnerskich może zarabiać każdy. Nie potrzeba wiedzy eksperckiej, aby stworzyć tego typu źródło dodatkowego dochodu w internecie. Programy partnerskie są dla mnie osobiście jednym z najlepszych źródeł zarabiania w internecie, zwłaszcza jeżeli zaczynacie swoją przygodę w sieci. Programy partnerskie mogą pomóc nam w zbudowaniu w pełni pasywnego strumienia gotówki, który stanie się dla nas dochodem pasywnym. Dam Wam przykład z własnego podwórka. Swego czasu promowałem jeden z programów partnerskich, który pozwala na zarabianie na ankietach online. Pomimo, że było to już bardzo dawno, udało mi się zbudować strukturę osób poleconych, która bez mojej ingerencji zarabia dla mnie 300-400 zł na miesiąc. Myślę, że tego typu pieniądze, które niejako spadają nam z nieba, są warte wysiłku włożonego w początkową promocję programów partnerskich. Wszystkich zainteresowanych zarabianiem na programach partnerskich zapraszam oczywiście na moją stronę akademiaafiliacji.pl, na której znajdziecie kurs, który krok po kroku pokaże Wam, jak również i Wy możecie zacząć zarabiać tym sposobem. Kolejną ścieżką, która jest warta rozważenia, jest budowa społeczności. Social media zmieniły nasze życie i trochę ze smutkiem stwierdzam, że coraz więcej osób częściej przebywa świadomością w sieci niż w realnym świecie. Zobacz sam, oglądasz w tej chwili to wideo. Daje do myślenia, prawda? Stwarza nam to jednak niesamowite możliwości budowy społeczności wokół bloga, kanału na YouTubie czy też konta na Instagramie. Opcji jest naprawdę sporo i jeżeli tylko masz ku temu jakiekolwiek predyspozycje, zachęcam Cię serdecznie do budowy choćby najmniejszego grona fanów zainteresowanych tym, czym się zajmujesz. Własna grupa osób, które nas znają, daje nam bardzo wiele możliwości. Grupa może dać nam wsparcie w trudnych dla nas chwilach. Społeczność może pomóc wspierać naszą działalność charytatywną, a także zarobkową. I tutaj mała uwaga. Nasi fani czy też followersi oddają nam najcenniejsze aktywo, jakie posiadają, czyli ich czas i uwagę. Osobiście uważam, że każdy twórca zdając sobie z tego sprawę powinien dołożyć wszelkich starań, aby czas, który nasi widzowie z nami spędzą, był dla nich wartościowy. Dlatego też zawsze starajcie się tworzyć najlepszy content, na jaki aktualnie Was stać. Niech widz wie, że zależy Wam na jego uwadze i daniu wartości drugiej osobie. Jak widzisz, istnieje wiele dróg, którymi może podążyć każdy, kto chce zarabiać pieniądze w internecie. Specjalizacja i wybór odpowiedniego zawodu, dzielenie się swoją pasją z innymi, tworzenie własnych produktów w postaci e-booków czy też kursów online, afiliacja czy też budowa społeczności, wszystkie te drogi są warte uwagi i zastanowienia się nad nimi. Jeżeli więc zastanawiasz się nad wyborem drogi, to mam nadzieję, że to wideo Ci w tym pomogło.
Jestem ciekaw, która z powyższych dróg spodobała Wam się najbardziej. Zostawcie krótki komentarz pod tym materiałem. Na sam koniec chciałbym dodać, że osobiście w internecie widzę narzędzie przyszłości, które już teraz zmienia nasze życie, a w kolejnych latach może tą zmianę jedynie pogłębić. Mam nadzieję jednak, że ludzkość będzie wiedziała, jak należycie posługiwać się tym narzędziem, ponieważ internet jest ostry niczym nóż i może zarówno pomóc nam kroić chleb, jak również nieźle nas pokaleczyć. Dzięki wielkie za uwagę i widzimy się już w przyszły piątek o godzinie 18 na premierze kursu Wydaj własny e-book. Tomek z kanału Sprytny Pieniądz.